Dobra. Co nam jest potrzebne? Klosz poliftowy, lampa poliftowa. To jest już przerobione, ja wczoraj zrobiłem. To dopiero czeka na robotę. Szybko, gdzieś 10 minut będzie trwać maksymalnie. Torx. Torx T20. Śrubokręcik i szpachelka. Ok, ewentualnie krzyżakowy. Przy silniku ze względu na to, że guma od nowego klosza i tak nie podejdzie, więc tą gumkę, co mi się udało zerwać, i tak trzeba było rozerwać, bo to wchodzi, nie? To jest inna listwa. Dobra. To możemy wstawić dla potomności. Delikatnie klamry dookoła. Możemy się też pozbyć od razu listwy, która potem będzie nam potrzebna. Przymocowujemy na spód nowego reflektora. Ten reflektor, plastikowa obudowa, się niczym nie różni. Jest to samo. Dobrze zdjąłem ceratę, bo mnie żona zrobiłaby. Zdejmujemy te śrubeczki też. Może się potem przydać. Wiem, nam jedna wpadła przez przypadek. Nie wiemy. Dobra. Jest trochę brudu, bo nigdy nie były zdejmowane te klosze, więc... wyjąć te. Brązowy po lewej. Brązowy po lewej minus. Dobra. Ja bym radził ostrożnie, tutaj nawet jednego klipsa już brakuje. Dobra, wiem, że mi zostały z wczoraj. Zdejmujemy ostrożnie klipsy.
Dobra. Okej. Możecie się przestraszyć przy montowaniu nowego klosza trochę, ale bo one strzaskają jak się zmienia. Ale straszny syf, ja pierdzielę. Ale syf. No. Teraz podważamy delikatnie szpachelką. No i cała filozofia. Dobra, teraz tak. Tą gumę pod żadnym pozorem nie ściągamy. Pod żadnym pozorem nie ściągamy. Zostawiamy ją. Dobra, mamy otwarty klosz stary. Bierzemy się za nowy. Nowy ma plastikową tą. I ma tutaj takie zatrzaski. Ostrożnie. Ja daję tą gumę, która jest tutaj. Ja daję tą gumę, która jest tutaj. Nie wiem, czy ta stara podejdzie, czy nie. Nie będę tak próbował. Najśmieszniejsze jest to, że klosz plastikowy z nowej lampy nie podchodzi pod obudowę starej, pod starter, ale klosz szklany do nowego tego pasuje idealnie. Zdejmujemy spinki. Też trzeba uważać, nie? Jak nie idzie, to tą częścią najpierw podpinamy. Jest jeszcze jedna spinka, nie? Ale tej spinki już nie będziemy w stanie założyć pod koniec, bo stary klosz nie ma czegoś takiego. Są luźniejsze, drugie mniej. I tu już ściągamy. Już. Dobra. Ściągnięte. Tu w środku macie gumę. Wydomywamy tą gumę. Synek tam dali do dziwaty mojej żonie. Tą gumę usuwamy. Jeżeli chcecie, zostawcie ją na potem. Gdyby ją na przykład, nie wiem, z jakiegoś powodu rosiło nam. To jest nowy klosz. Nowy ten model. Tak? Poliftowy. Bierzemy teraz ostrożnie. Środka lampa jest czysta. Nawet jej nie będę ruszył. Chociaż. Nie, myślałem, że to jest tak. To od zewnątrz jest brudne. Teraz tak. Voilà. Cała magia. Pasuje. Teraz spinki. Tak spróbujcie dobrze to dociągnąć do końca. Żeście uniknęli jakichkolwiek niespodzianek. Najlepiej złapać jedną na dole i najpierw łapiemy szkło, a potem robimy na plastik. Spróbujmy z tej strony. Dla bezpieczeństwa najpierw złapcie tam, gdzie idzie łatwiej. O, dobra. Teraz z tej strony. Od góry.
uda złapać i dociągnąć z jednej strony. Najpierw szkło. Najpierw szkło, potem napast. Żeby nie było tak, że to strzeli i klips, zakładając klips, że to strzeli na szkło. Bo wtedy mamy po, już po frytkach. Zrobicie jak chcecie, ale potem się pojawi post pod tytułem: rozbiłem szkło, czy proszę, chciałbym kupić nowe szkło do światła. Teraz ostatni klips. Na tej lampie mam gdzieś taki trochę ruszający się. No, dobra. To już, to by było na tyle. Sprawa załatwiona. A, nie. To musimy zrobić. Tutaj mi się niestety rączka zaczęła okręcać, więc... Mam zapasowy. Teraz... No proszę bardzo. Nie mogli odkręcić. To tutaj zostawili śrubę, zardzewiała. I nie mogli wykręcić, bo ja będę musiał w takim razie użyć małego wiertełka i to tam, tutaj stawimy. Nie mogę pod to podejść teraz. Znaczy to jest tak, nie? Ta rzecz tu, tu i wtedy powinno tworzyć całość, nie? Nie, no niestety. Z po frytkach. Nie zauważyłem tego wcześniej. No musiał rozwierać się z to. Nie wiem, czy to coś da. Te wiertła są tak kruche. Diamentowe wiertło. Czy tam jakieś tytanowe?